Od ponad roku w Domu Nadziei w Delakach bezdomni nie tylko mają schronienie, ale przede wszystkim tworzą wspólnotę. Poprzez pracę, obowiązki domowe i odpoczynek odbudowują swoje życie na nowo. Hanna Honisz, zapraszam na program. Uroczystość Serca Jezusowego jest takim dniem patronalnym naszego domu, ponieważ rok temu dom został poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Został oficjalnie otwarty jako Dom Nadziei. To taki nasz już drugi Dom Nadziei. Pierwszym jest oczywiście ten nasz opolski na ulicy Książąt Opolskich. Tam każdego dnia spotykamy się z osobami głównie w kryzysie bezdomności, ale też z osobami ubogimi, potrzebującymi. To bycie z nimi każdego dnia pokazało nam, że potrzebujemy takiego miejsca, które możemy zaoferować ludziom chcącym wyjść z bezdomności, chcącym zacząć nowe życie, stawiać pierwsze kroki, powrócić do społeczeństwa, wrócić do pracy. Stąd właśnie ta idea tego domu, którego szukaliśmy już od dłuższego czasu i w ubiegłym roku decyzją naszego biskupa diecezja zakupiła ten dom właśnie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Nadziei. I właściwie od samego początku, a zakupiliśmy go już w styczniu tamtego roku, 2022, schronienie znalazło już tu kilkanaście osób bezdomnych, wychodzących z bezdomności. Oczywiście warunki przyjęcia są takie same jak w Domu Nadziei w Opolu, czyli zachowanie trzeźwości. I to jest takim bardzo mocnym kryterium, które też weryfikuje, kto może tu mieszkać i na jak długo. Delaki i Opole to tworzą jakąś jedność. Więc dzień zaczyna się w Delakach, no ale potem my jako siostry większość czasu spędzamy jednak w Opolu, w Domu Nadziei. Tu to zależy od każdej indywidualnie. Ja staram się wstawać bardzo wcześnie, zresztą to takie przyzwyczajenie chyba osób starszych. O 4:30 albo o 5:00 robię moją medytację. Potem jeżeli jest siostra Altona, modlimy się wspólnie modlitwy brewiarzowe. I zazwyczaj jedziemy na mszę świętą albo do Ozimka, albo do Opola. Aby być o godzinie 8:00 w Domu Nadziei w Opolu i tam rozpocząć przygotowanie śniadania dla tych, którzy przychodzą tam codziennie. A tutaj nasi panowie, którzy mieszkają z nami, którzy dzielą z nami nasze życie, też wstają wcześniej, bo wszyscy pracują. No, zależnie od pracy, ale niektórzy idą na 6:00, inni na 7:00 do pracy, także oni sobie ogarniają ten poranek sami. Zazwyczaj widzę ich, że piją kawę i wychodzą do pracy. I spotykamy się tutaj potem wszyscy razem po południu. W południe nie ma obiadu, bo jest tylko jeden pan, więc on sobie, jemu coś tam zostawiamy, on sobie to przygotowuje. A obiad, kolacja jest o godzinie 6:00, gdzie się spotykamy całą wspólnotą, bo staramy się tworzyć wspólnotę z wszystkimi mieszkańcami tego domu. Każda z osób, które tu trafia, ma też swoją indywidualną historię, swoje predyspozycje. Też nie określamy z góry czasu, jest to dom czasowy, tymczasowego pobytu, ale nie określamy z góry, czy to jest miesiąc, czy to jest pół roku, rok, czy czasem 2 lata. Bo każdy też ma różne możliwości i różne tempo wychodzenia z tej bezdomności. Więc pierwsze osoby pojawiły się tu już tak naprawdę w styczniu tamtego roku i po kilkunastu miesiącach widzimy, że tych osób przybywa. Widzimy, że potrzeby są duże, ale też potrzeba dużej determinacji z ich strony i po prostu chęci wyjścia. Oczywiście warunkiem, kiedy tutaj przyjeżdżają, jest podjęcie też pracy zawodowej, bo to jest jakby też pierwszym krokiem w przywracaniu im też godności i w powrocie do społeczeństwa. Więc od początku osoby, które tutaj zamieszkują, szukają też pracy zawodowej. I jak do tej pory wszystkie osoby pracują na zewnątrz, oprócz jednego pana, który ze względu na wiek i choroby, praca zawodowa jest już niemożliwa. Z siostrą Aldoną mamy zawsze modlitwy wieczorne.
a panowie mają już czas do swojej dyspozycji, no i też do pewnych prac domowych, tak jak w każdej rodzinie, jak w każdym domu. No jest ogród, jest sprzątanie domu, czasami mamy jakieś tam wspólne spotkanie, takie dzielenie się tym, jak przeszedł tydzień, co planujemy na następny tydzień. Czasami udaje nam się w coś tam pograć, nie jest to zbyt często ze względu na pracę. W niedzielę, no, na przykład ostatnią niedzielę pojechaliśmy nad Jezioro Turawskie, objechaliśmy dookoła rowerami. To taka roweroterapia dla wszystkich nas, wyrwać się trochę z domu i być trochę w innym środowisku. Tutaj mam pracę, tu niedaleko dom starców. I dlatego сюда z Opole przyjechał, żeby mieć jakąś pracę. Normalna atmosfera, normalni chłopaki, normalni siostry. Wiesz, wszystko ludzi u pracy. Pomagają tu siostrom wszystko, to ogrodek, wszystko poszpątać u domu. To jest problem nie ma, bo tu cicho, spokojno. Ptaszki śpiewają, normalnie. Tutaj w domu, w Dylakach, póki co mieszkamy teraz w dwójkę razem z drugą siostrą. No i wspierają nas też w różnych momentach wolontariusze zaangażowani, czy to w Opolu, czy w różnych innych miejscach. I życie toczy się, jakby charakter tego domu ma charakter takiej wspólnoty życia. Zmiana życia zaczyna się od decyzji konkretnego człowieka, który no w sercu podejmuje taką decyzję, że chce coś w tym życiu zmienić, bo myślę, że bez tej decyzji i bez tej chęci trudno mówić o jakichś naszych ludzkich wysiłkach i ludzkich staraniach. To jest po prostu niemożliwe, dopóki ten sam człowiek tego nie zechce. I myślę, że to jest pierwszym i podstawowym, ale kiedy ta decyzja jest podejmowana, powiedzmy, pod mostem czy na pustostanie, to no nie czarujmy się, bardzo trudno tą decyzję jest zrealizować. Stąd właśnie to miejsce i takie warunki domowe tak naprawdę. I tak jak Dom Nadziei w Opolu, tak też tutaj Dom Nadziei w Dylakach no jest utrzymywany z ofiar ludzi dobrej woli. Został też zakupiony, jesteśmy w trakcie, jeszcze jest nie całkiem spłacony, bo jest kupiony na raty na 10 lat. Więc jesteśmy w trakcie spłacania tych rat i utrzymanie, i raty, i funkcjonowanie obu domów jest pokrywane z tego diecezjalnego konta na potrzeby ubogich, czyli tak naprawdę z ofiar wielu, wielu darczyńców. Byłam na misjach 27 lat w Boliwii. Pracowałam w różnych rejonach Boliwii z różnymi ludźmi, głównie z kobietami, z dziećmi, też z liderami na wioskach. Moje spojrzenie teraz na ubóstwo, na biednych tu i tam jest bardzo różne, bo to myślę, że nie można porównywać ubóstwa Ameryki Łacińskiej z ubóstwem, o którym mówimy w Polsce. Tam jest dużo ubóstwa materialnego. Ludzie myślę, że mają to, co konieczne. W Polsce to ubóstwo jest inne. Ja myślę, że człowiek ubogi to jest ten, który stracił poczucie sensu życia, który gdzieś tam się zagubił, któremu coś w życiu nie wyszło, który jest uwikłany w jakieś nałogi, jak alkohol, narkotyki, no, który ma jakieś problemy psychiczne. Ja raczej tego ubóstwa doświadczam w Polsce, nie tak bardzo materialnego. I tam, i tu ludzie oczekują bycia. Tego, żeby ich traktować tak normalnie. I żeby podchodzić do nich z godnością i żeby po prostu dać im swój czas, dobre słowo, uśmiech, po prostu być z nimi. Ja myślę, że więcej robi nasza obecność niż to, co robimy.
Dziś naszym gościem jest dr Paweł Adam Makowski. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, może witam państwa. Zacznijmy od tego, że opowie nam pan, gdzie pracuje. Panie redaktorze, jestem wykładowcą w Akademii Kultury Społeczno-Medialnej w Toruniu, a także w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Czyli pierwszy punkt mamy zaliczony, a drugi to chciałem zapytać o savoir vivre. Czy dobre obyczaje to jest coś, czym można się zajmować przez pryzmat Kościoła? Myślę, że jak najbardziej. Tym bardziej jest to widoczne w trakcie różnego rodzaju liturgii. Jest to widoczne w ogóle w samym Kościele. I nie tylko jeżeli chodzi o osoby świeckie, ale także jeżeli chodzi o osoby duchowne. Dostrzega się dość bardzo duży taki deficyt znajomości pewnych reguł i zasad, jeżeli chodzi o, byśmy mogli to nazwać takim językiem roboczym, czystość liturgii, pewien porządek tej liturgii. I to jest właśnie bardzo widoczne, szczególnie w dzisiejszych czasach. I to jest troszkę taki absurd, bo żyjemy w czasach, gdzie mamy dostęp do wielu źródeł, wielu informacji, bibliotek, wielu stron internetowych, gdzie o takich rzeczach możemy przeczytać, o takich rzeczach możemy się dowiedzieć, a jednak gdzieś widać, jak bardzo jest to taki temat nieporuszany, jest to bardzo taki temat, który gdzieś tam na wiele osób nie zwraca kompletnie uwagi. Czy to jeżeli chodzi o osoby świeckie, czy osoby duchowne. Ale może to wynikać, tak próbuję znaleźć jakieś źródło z tego, że generalnie jest takie nie tylko w Kościele, ale w społeczeństwie takie przyzwolenie na to, żeby można było dużo, że im bardziej spontanicznie, tym lepiej, więc może to jest przyczyna, że niespecjalnie chcemy odwoływać się do zasad. Co prawda teraz podobno modna jest tradycyjna liturgia, która przywiązuje wagę do niezwykłych szczegółów, ale w tym głównym nurcie Kościoła może to nie ma aż takiego znaczenia. Myślę, że tak, że dzisiaj dość dostrzega się taką tendencję do takiego bycia bardzo spontanicznym. Jednak myślę, że warto zwrócić uwagę na takie elementarne zasady właśnie dobrego zachowania, czy to poczynając od domu, od takich najprostszych rzeczy. Często wychodzimy z domu, rodzice nas uczą, nabywamy pewnych zasad, nabywamy pewnych reguł, uczymy się, później wchodząc w świat dorosły, w życie nasze też takie zawodowe. Natomiast ukierunkowując to bardziej w kontekście liturgii, w wielu niewłaściwych czasami wręcz zachowań, pewnej świadomości tego, czym ta liturgia jest. Mam tutaj też na myśli przede wszystkim Eucharystię. Takiego godnego zachowania się, nie tylko począwszy od poszczególnych jakichś gestów, ale także jeżeli chodzi o ubiór. No dzisiaj to bardzo mocno gdzieś się rozbiegło wielu osobom. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby osoby, które przybywały do kościoła na liturgię, nie były elegancko ubrane, że ten dress code nie był odświętny. Dzisiaj od tego się zupełnie odchodzi. Czasami wręcz można powiedzieć, mamy do czynienia z tak zwaną modą plażową, szczególnie wtedy, kiedy mamy taką aurę dość letnią. Jednak to są pewne elementy, to jest pewne miejsce. Tak jak idziemy do teatru, no to też z reguły, co do zasady, no jesteśmy ubrani bardziej elegancko, bo to też jest wyraz jakiegoś szacunku wobec miejsca, wobec osób. Natomiast drugim takim też aspektem, myślę, na który warto... Ale ja myślę, że tu poszliśmy dużo dalej, bo ostatnio jedna z rozgłośni radiowych, diecezjalnych, katolickich, gdzieś w Polsce, zrobiła akcję zachęcającą kobiety do korzystania ze spódnic zamiast ze spodni. No i to wzbudziło uśmiech, nawet częściowo w kręgach katolickich. Ogólnie przyjmując, jeżeli chodzi o taki dress code kobiety, to faktycznie no, kobiety zdecydowanie tutaj powinny występować w spódnicach. Spódnice, sukienki to jest taki typowo kobiecy dress code. No, dla panów są tylko i wyłącznie pozostałe spodnie. Więc być może jest to nawiązanie do tych starszych takich reguł i tych starszych zasad i chcą pewne środowiska gdzieś zachęcić te osoby do tego, żeby jednak na to zwrócić uwagę. W tym kontekście mam wrażenie, że nawet łatwiej nam idzie dostosowywanie się do takich rzeczy, kiedy jesteśmy za granicą i musimy wejść do jakiejś niechrześcijańskiej świątyni, ściągnąć buty. Wtedy pamiętamy o tym, żeby tam ciałem zanadto nie świecić, a głowa była przykryta. Natomiast tu u siebie w domu zapomnieliśmy chyba o tym. Mi się wydaje. Myślę, że tak, chociaż nie zawsze i nie w każdym domu tak jest. Jednak dostrzegamy wiele takich miejsc, wiele domów, gdzie w dalszym ciągu jest przestrzeganie tych zasad, zwracanie uwagi na te zasady. Nawet na te zasady obycia przy stole. Kiedyś faktycznie to komunio tego stołu, to bycie przy stole rodziny było czymś naturalnym, takim porządkiem tygodniowym. Sobota, niedziela, rodzice ze swoimi dziećmi spędzali ten czas przy stole, wtedy
kiedy podejmowały się różnego rodzaju dyskusje, rozmowy. Niestety dzisiaj dostrzega się trochę zupełnie co innego. To znaczy, tak naprawdę każdy gdzieś tam sam we własnym zakresie spożywa posiłek. I przy to komputerze. Przy komputerze, przy tablecie, przy smartfonie. No to jest pewien, to są takie dzisiejsze czasy. I te nowości technologiczne, to wszystko, czego doświadczamy i z czym mamy do czynienia, z jednej strony upraszcza nam komunikację, ale z drugiej strony też tą komunikację utrudnia. Mam tutaj na myśli tą komunikację taką rodzinną. Dbanie o te relacje rodzinne i de facto rozmowa na tematy bardzo ważne, które zawsze przy tym stole z mojego doświadczenia się odbywały. Państwo się nad tym wszystkim zastanowią, a my spróbujmy wrócić do tego kościelnego wątku. Czy w tym czysto kościelnym, liturgicznym zakresie savoir-vivre też ma tutaj jakieś, ma coś do powiedzenia? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ten taki kościelny savoir-vivre, pewne reguły i zasady nie tylko funkcjonowania i zachowywania się osób świeckich, ale także osób duchownych, ma bardzo istotny wpływ na piękno tej liturgii. No, liturgia jest czymś takim wyjątkowym, szczególnie widzimy to podczas Eucharystii. To, co żeśmy już wcześniej ustalili, no, często idzie się w takie uwspółcześnienie tej liturgii, zachęcenie. Być może to są pewne tendencje, które chcą zachęcić innych młodych ludzi, że w Kościele jest tak bardzo ciekawie, jest tak, jak to dzisiaj po młodzieżowemu się mówi, tak bardzo cool, więc my troszkę z tej liturgii zrobimy takie show, a jednak nie powinno się iść tą drogą, jednak powinny być pewne reguły tutaj tej liturgii zachowane. I to dotyczy osób świeckich i to dotyczy osób duchownych. Więc różnego rodzaju gesty, które nie są gestami dozwolonymi, bądź różnego rodzaju mimika twarzy, komunikacja niewerbalna, która niejednokrotnie też jest widoczna w trakcie tej liturgii, no nie jest czymś dobrym, myślę, i nie jest czymś właściwym, jeżeli chodzi o piękno i powagę tego, czym jest liturgia. W czasach, kiedy mogłem jeszcze uchodzić za młodzież, mówiło się, że msza nie powinna być baletem paraligijnym. Natomiast teraz to w zasadzie bardzo często się zdarza i nie tylko na mszach młodzieżowych. Tak jak żeśmy też to ustalili wcześniej, dostrzega się właśnie też tą tendencję, żeby właśnie zachęcić innych, szczególnie młode pokolenie, żeby uczestniczyło, brało udział w tej liturgii. I dlatego podejmuje się różnego rodzaju inicjatywy. Pytanie, czy to są właściwe, czy nie, w kontekście pewnych zasad liturgicznych? No, myślę, że zdecydowanie nie. No, liturgia sama w sobie, piękno tej liturgii jest na tyle piękne, że nie powinno się faktycznie tego uwspółcześniać, czy doprowadzać do tworzenia pewnego takiego show z liturgii. Czy tutaj jako świeccy moglibyśmy głosować nogami, próbując wybierać dla siebie te formy duszpasterstwa, które jakoś tam zgodne są z tym kanonem i pomysłem ojców Kościoła na to, jak liturgia powinna wyglądać, czy też powinniśmy to traktować z dobrodziejstwem inwentarza? No, jest spektakularnie, no to trudno, niech będzie. Machamy flagami, niech będzie. Ja myślę, że zdecydowanie powinniśmy oprzeć się ojców Kościoła i powinniśmy zwrócić uwagę na to, co oni mówili, czyli jak oni interpretowali liturgię i na jakie elementy tutaj zwracali uwagę. Natomiast doskonale pan redaktor sobie zdaje sprawę, że od już jakiegoś dłuższego czasu w naszym społeczeństwie mamy do czynienia z takim zjawiskiem churchingu i wiele osób właśnie wybiera sobie różnego rodzaju parafie, różnego rodzaju wspólnoty i właśnie odnajduje się w tych wspólnotach. Jednym pasuje pewna taka liturgia tradycyjna, która dla wielu ludzi, dzięki Bogu, jeszcze jest czymś takim bardzo istotnym i ważnym w życiu, ale są takie osoby, które jednak wybierają taką liturgię bardziej taką, no, na ten styl takiego show. I ja myślę, że jednak my jako osoby świeckie powinniśmy tutaj kłaść większy akcent na tą taką tradycyjną liturgię, no bo właśnie w tej tradycyjnej liturgii no jest to całe piękno i to, co możemy z tej liturgii uzyskać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. A Państwu mówimy do zobaczenia.